Już po raz siódmy Kasa Stefczyka, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Fundacja Stefczyka przyznały stypendia dla najzdolniejszej polskiej młodzieży. Wiktoria Gunerka rozpoczęła właśnie studia w Gdańsku. Maciej Żukowski jest cukiernikiem. W jednej z gdańskich placówek Kasy Stefczyka już oficjalnie zostały im wręczone spółdzielcze stypendia. Przy wyborze laureatów kierowano się w szczególności ich wszechstronnymi talentami i osiągnięciami, których, jak się okazuje, jest całkiem sporo. Od początku, można powiedzieć, swojego życia działam muzycznie. Skończyłam szkołę muzyczną w Koszalinie. 12 lat gry na fortepianie. Postanowiłam jednak zmienić kierunek. Poszłam na studia logopedyczne, aczkolwiek dalej działam prężnie muzycznie, nie chcę rezygnować z muzyki. Od 5 już lat jestem członkiem i można też powiedzieć prowadzącą diakonię muzyczną diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Pasją Macieja jest w szczególności gastronomia i tym też zajmuje się na swoich studiach. Stypendium Kasy Stefczyka ma pomóc rozwijać się również w tym kierunku. Oczywiście na różne kursy gastronomiczne, cukiernicze, na rozwijanie siebie. Tak samo język bym chciał bardziej rozwinąć, oczywiście to by był język chorwacki. Stypendium na pewno na utrzymanie na studiach, bo nie ukrywam, jest to duży wydatek dla moich rodziców. Myślę, że gdyby nie to stypendium, to nie byłabym w stanie studiować w Gdańsku kierunek, który mnie interesuje. Przemiłe, że możemy robić coś jako kasa, jako ludzie. Coś, dzięki czemu ci młodzi ludzie w przyszłości będą tworzyli nasze społeczeństwo i dzięki nam mogą spełniać swoje marzenia i osiągać cele. W konkursie stypendialnym, którego kolejna edycja już w przyszłym roku, mogą brać udział uczniowie gimnazjów, liceów oraz studenci szkół wyższych. Nabór wniosków odbywa się najczęściej tuż po wakacjach.